Suwalską Bibliotekę odwiedza rocznie nieco ponad 10 tysięcy czytelników, ale wizyt jest 12 razy więcej. Społeczność czytelnicza stanowi około 15% populacji Suwałk. I o ile nikt dzisiaj się nie zastanawia nad koniecznością wydawania publicznych pieniędzy na remontowanie szkół dla porównywalnej grupy uczniów, to nad budową siedziby biblioteki dyskusja trwa od dłuższego czasu. Ponieważ samorządowi zdaje się brakować odwagi w podjęciu inwestycyjnej decyzji, niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne mające dać odpowiedź – budujemy czy nie budujemy. Może to być w najbliższej perspektywie jedyna inwestycja w mieście. Mówię to ze smutkiem, ale taka może być prawda. Z uwagi na to, że oczekiwane środki KPO, o których dużo mówimy, będą ukierunkowywane na rozwój gospodarki, na innowacje, na cyfryzację, na środowiskowe aspekty, na zdrowie. Nie ma tam dróg, nie ma chodników, nie ma obiektów użyteczności. Wobec tego tą świadomość też trzeba mieć. Ta dyskusja już trochę się toczy. Ona właściwie sprowadza się do tego pytania, które jest na prezentacji. Po co jest nam potrzebna Mediateka imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach? Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy kolejny duży, bardzo duży budynek kubaturowy jest w Suwałkach potrzebny. My chcemy dzisiaj przedstawić Państwu obiektywne dane dotyczące stanu obecnego i tego, jak biblioteka, medioteka może wyglądać, jeżeli ją zrealizujemy. Te dane są potrzebne, myślę, naszym mieszkańcom, bo tych danych takich bardzo obiektywnych brakuje. Na każdej gminie ciąży obowiązek prowadzenia przynajmniej jednej biblioteki. Ta suwalska dzisiaj znajduje się w aż 4 lokalizacjach. Wcale nie z potrzeby bycia bliżej czytelnika. Główny budynek po prostu nie spełnia warunków technicznych do przechowywania i udostępniania zbiorów. Nie tylko tych w postaci książek. Prócz 4 wypożyczalni jest jeszcze Sowa i Midi Centrum. To razem aż 6 lokali do utrzymania, co kosztuje rocznie ponad 400 tysięcy złotych. Nowy obiekt, według wyliczeń specjalistów, rocznie generowałby koszt utrzymania na poziomie o blisko 100 tysięcy niższym. Łączna powierzchnia, jaką dysponują wszystkie lokalizacje, to 2200 m2. Nowy obiekt dałby 1300 m2 więcej. O pomstę do nieba wołają dzisiejsze parkingi, które z uwagi na mikroskopijną wręcz pojemność skutecznie odstraszają tych, którzy mogliby nie krążyć wokół, wyczekując na zwolnienie miejsca na auto. Ja przyjechałem ponad pół godziny przed konferencją. Trochę tak, żeby się przygotować, ale też, żeby bez problemu znaleźć miejsce parkingowe i się udało. Ale było jedno. W pomieszczeniach wyremontowanych niemałym kosztem, zaledwie 2 lata temu i zalanych w bieżącym roku, na ścianach panoszy się grzyb. To nie są warunki do pracy dla czytelników i dla księgozbioru. W ciągu ostatnich kilkunastu lat doraźne remonty obiektu przeznaczonego pierwotnie na dom tańca pochłonęły 2,5 miliona złotych. I jak widać, niewiele to zmieniło w codzienności bibliotekarzy i czytelników. Oznaczało to doraźne zapobieganie degradacji budynku. Głównie chodziło o remonty dachu. Konstrukcja tego dachu jest dosyć skomplikowana, tak jak Państwo widzą. I pamiętam, że przy ostatnim remoncie, gdzie kwota była nieduża, bo tam chyba 30 tysięcy chodziło, takie bardzo doraźne, biblioteka trzykrotnie chyba ponawiała zapytania ofertowe dotyczące remontu tego dachu. Bo nie było chętnych, bo wejście na ten dach oznacza albo rusztowania, albo użycie zwyżki, której nie ma gdzie ustawić, bo trzeba by to było robić z poziomu ulicy. Pomieszczenie tutaj, gdzie jest dział opracowania gromadzenia za moimi plecami, to jest na drugim piętrze. W ubiegłym roku, jesienią, kiedy były niekorzystne wiatry i bardzo duży deszcz zacinał, zalało nam gromadzenie prawie do połowy. Trzeba było wynieść wszystkie księgi inwentarzowe, wszystkie książki, które tam były w opracowaniu, wyprowadzić pracowników. Woda spłynęła piętro niżej do wypożyczalni i zalewała zbiory i jeszcze niżej na parter, gdzie mamy serwery. Więc budynek, który tak funkcjonuje, no, nie nadaje się do przechowywania i zbiorów papierowych, i zbiorów elektronicznych. Nie tylko dach jest problemem. Instalacja elektryczna wymaga więcej niż liftingu, podobnie z wentylacją. Czasami przychodzą po prostu strażacy, wyłączają nam cały budynek z użytkowania, bo twierdzą, że ta instalacja elektryczna, która jest w środku, jest niebezpieczna dla użytkowników.
Mogę o tym opowiadać dalej, jeśli chcecie oglądać Państwo szczury i ślady, po nich możemy pójść na górę. Jeśli zobaczyć zagrzybione piwnice i w jakich książki trzymamy, bo takie są nieizolowane i przemakające magazyny, mogę Was też tam zaprowadzić. No, takie są warunki. Urzędnicy, korzystając z pomocy ekspertów, oszacowali potencjalny koszt kapitalnego remontu budynku przy Emilii Plater. Kwota sięgnęła 14 milionów złotych. Nowy obiekt to duży koszt. Budyneczek Milicentrum też dotknięty jest plagą zalań. Woda spływająca po ścianie tzw. suwalskiego Manhattanu szczelinami dostaje się do wynajmowanego od ZBM pomieszczenia, sieje destrukcję i dezorganizuje zajęcia. Koszt eliminacji problemu zalań tego obiektu to około miliona złotych. Biblioteka nie płaci czynszu za trzy lokalizacje, te na Emilii Plater, w szpitalu i za wspomniane Milicentrum. Pozostałe czynsze to ponad 230 tysięcy złotych rocznie. Do tego należy doliczyć zwykłe koszty bieżącej eksploatacji i nagle coraz bliżej jest do wartości pół miliona złotych. Dzisiaj utrzymanie roczne jednego bibliotecznego metra kwadratowego sięga 190 zł. W nowym obiekcie obliczone jest na połowę tej wartości. Zatem zapytać należy raczej, czy nas stać na niezbudowanie nowego gmachu. Fakt, że jest kosztowny, sięga 50 milionów złotych, ale nie sposób pominąć faktu, że ponad 40 to wsparcie z Unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z własnej kasy miasto musiałoby dołożyć około 10 milionów. Nowy gmach rozwiązałby wszelkie problemy i zgromadził w jednym miejscu wszystkie filie, poza tą szpitalną. Wiadomo, że jest to takie szczególne miejsce i planujemy, że w szpitalu ta filia pozostanie. Nawyki czytelnicze gasną, a nowoczesny, przestronny gmach może obudzić coraz głębiej drzemiące w części suwalskiej społeczności intelektualne potrzeby. To ważne, by były aktywne. W pierwszej, przeprowadzonej wśród lokalnej młodzieży ankiecie, zdecydowanie wygrywają zwolennicy inwestycji. Mówi się o kryzysie czytelnictwa, ale proszę sobie wyobrazić, że większość, i to znakomita większość tych ankiet, i opinii w nich wyrażonych dla Medioteki jest jak najbardziej pozytywna. Większość młodych ludzi, a ich wypełniło tą ankietę 457, stwierdziło, że taki nowy obiekt w Suwałkach jest potrzebny i potrzebny dla tego właśnie młodego pokolenia. W najbliższy poniedziałek opowiemy Państwu, co niesie za sobą potencjalny nowy gmach biblioteki. Apelujemy także o szeroki udział w konsultacjach społecznych, osobisty lub elektroniczny, który również będzie możliwy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 12 czerwca o 16:30 w sali konferencyjnej miejscowego akwaparku. Konsultacje potrwają do końca lipca bieżącego roku. I choć okres wakacyjny może się zdawać nieco niefortunny, to warto pamiętać, że Denis Diderot, autor Kubusia Fatalisty i inicjator wydania Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, już w epoce renesansu twierdził, że ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.